Cześć, witajcie wszyscy na moim kanale Mojsak Fototechnik. Dziś porozmawiamy o różnych skalach czułości. Zapraszam. Co to zatem jest czułość? Czułość jest to wielkość określająca stopień reagowania na światło filmu, matrycy. W naszym przypadku w dzisiejszym filmie będziemy mówić w 99%, no dobra, w 100% o filmie. Aby zapoznać się w ogóle z problemem czułości, należałoby jeszcze powiedzieć, co to jest EV. EV jest to wartość ekspozycji, jest to nazwa miary i skali ekspozycji fotograficznej. Aby przyjrzeć się temu, należałoby określić szczególny warunek, szczególny przypadek EV, czyli kiedy EV mamy 0. EV 0 przypada tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy ISO 100, mamy przysłonę równą 1, F równe 1.0 i czas naświetlania 1 sekunda. Od tego wychodzimy i to jest wartość EV 0. Zwiększenie ekspozycji o 1 EV spowoduje nam, że wpuścimy na matrycę, ewentualnie na materiał światłoczuły, na film, 2 razy więcej światła. Jeżeli zmniejszymy o minus 1 EV, analogicznie zmniejszymy ilość światła 2 razy. I tym właśnie płynnym przejściem przechodzimy teraz sobie do określenia i opisywania czułości filmów. Na początku porozmawiamy o czułości ASA. ASA jest to skala liniowa. Dwukrotne zwiększenie czułości ASA spowoduje wzrost EV o 1. Następną skalą jest skala GOST. Skala GOST jest także skalą liniową. Zachowuje się dokładnie tak samo jak skala ASA. Zaczyna się, jest delikatnie inna. Jest inna z tego względu, że w skali ASA mamy ASA 100, w skali GOST ta sama czułość określana jest jako GOST 90. Czyli dwukrotne zwiększenie skali GOST od 90 do 180 spowoduje wzrost EV o 1. Od 1987 roku te dwie skale zostały ujednolicone i powstała wszystkim nam znana skala ISO. Ostatnią skalą, o której chciałbym Wam powiedzieć, jest skala DIN. Niemiecka skala, aby ją określić, tutaj mamy, tu się pojawia taki nam wzór. Nie musicie się go uczyć, jeżeli chcecie, to oczywiście, ale możecie określić skalę w ten sposób, że wzrost DIN o 3 stopnie powoduje zmianę EV o 1. I teraz, jeżeli mamy ISO 100, to dla ISO 100 odpowiednik DIN to jest 21 stopni. Jeżeli mamy ISO 200, czyli dwukrotne zwiększenie, dla skali DIN mamy 24 plus 3 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W tym momencie pokazuję Wam tabeleczkę, w której wszystko widać jak na dłoni, jak łatwo to wszystko liczyć. Po co Wam o tym mówię? Kilka razy na egzaminie, słuchajcie, pojawiło się pytanie dotyczące właśnie czułości negatywów, czułości ISO, ASA, DIN czy GOST. Teraz mam nadzieję, te pytania nie będą Wam straszne. Do zobaczenia następnym razem, najprawdopodobniej za tydzień. Trzymajcie się, hej! Haha, jeszcze jedna sprawa. Tym, którzy wytrzymali do końca tego filmu, znowu kolejny nudny film. Dziękuję Wam ślicznie za to, że wytrzymaliście. Jeżeli Wam się spodobało, prosiłbym o komentarze, prosiłbym o to, żebyście wcisnęli ten przycisk subskrybuj, ewentualnie dali lajka. Trzymajcie się, hej!